Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet Witam serdecznie, dzień dobry, czołem, Szymon Augustyniak się kłania, Limes Inferior, audycja o cyfryzacji. Dzisiaj porozmawiamy sobie o świecie, który pozostawią nam social media. Gościem naszym, przewodnikiem po tym temacie jest Marek Łada. Dzień dobry. Witam cię, Marku, serdecznie. Wieloletni top manager w takich firmach jak Honeywell czy BSH. Możemy go dzisiaj zaszufladkować sobie jako eksperta cyfryzacji i on się na to zgodzi. Mamy rozmawiać o tym, czy będziemy żyli w pewnej takiej społecznej pustyni, ruinie, ale może rozjaśnijmy troszeczkę jeszcze i odnieśmy się do aktualnych spraw. Ta cyfryzacja, sztuczna inteligencja ma też wiele sukcesów na koncie, prawda? Także jeśli chodzi o przewidywanie wyników wyborów. Tak. Znaczy, tym, czym żyjemy dzisiaj, są bez wątpienia wybory amerykańskie, to przede wszystkim wybory prezydenckie, a także wybory do kongresu. Informacje, które krążą w mediach różnych, społecznościowych czy też tradycyjnych, mówią o tym, że wielką porażkę poniosły sondażownie, ponieważ one pokazywały albo zwycięstwo pani Harris, albo remis z niewielkim wskazaniem na jednego z kandydatów. Okazało się, że Donald Trump wygrał wyraźnie. Otóż jest to do pewnego stopnia prawda, do pewnego stopnia nie, ponieważ jest taka, trudno powiedzieć, nawet sondażownia. To jest mała firma, startup, w którym pracuje około 20 ludzi w Ameryce. No, oni się nazywają Atlas Intel. Oni zrobili prognozę 4 lata temu i nie tylko trafnie wskazali na zwycięstwo Busha, ale nawet podali dobre... Bardzo nie Busha, bliskie. Tylko Bidena. Przepraszam, Bidena, ciągle mylimy się. Bushowie tak wiele razy startowali, że pewnie dlatego ich mylimy. Na zwycięstwo Bidena i sondażownia owa, czy owa firma Atlas Intel pokazała nawet dosyć precyzyjne dane, bardzo zgodne z wynikami końcowymi. Zrobili to samo w tym roku. Czym oni się różnią od sondażowni? Otóż sondażownie kontaktują się z wyborcami, zazwyczaj telefonicznie, pobierają informacje na temat wieku, płci, rasy, wykształcenia, oczywiście miejsca zamieszkania. Dodają pewne dodatkowe parametry potem, żeby mieć finalnie wynik zbliżony do preferencji wyborczych. I one poległy. Natomiast Atlas Intel w ogóle nie kontaktował się z ludźmi. Oni tylko biorą dane, tak zwane big data, czyli wielkie zbiory danych z internetu. Pewnie głównie z mediów społecznościowych, ale chyba nie tylko. W każdym razie oni się nie chwalili, jak to dokładnie robią. I mają algorytm oparty na sztucznej inteligencji, który uczył się na bazie poprzednich wyborów, czy licznych wyborów, pewnie w Ameryce, być może nie tylko w Ameryce. I na tej podstawie ten algorytm prognozował. Ja słuchałem ich wypowiedź i ich prognozę 2 dni przed wyborami i ona wskazywała, że Trump powinien wygrać wszystkie 7 swing states i powinien mieć około 300 głosów elektorskich. To się świetnie zgadza z wynikami faktycznymi. Ta firma, która zajmuje się głównie analizą danych, big data i sztuczną inteligencją, jak tak powiedziałem, mała firma 20-osobowa, zrobiła znacznie lepsze, znacznie skuteczniejsze sondaże niż wielkie sondażownie zatrudniające setki albo tysiące ludzi. I w efekcie one są albo przez jedną, albo przez drugą stronę oceniane jako warunkowane własnymi poglądami, tak, i skrzywione, dające wyniki. To jest jeden sukces, no, bardziej takim witalnym, czy może jeszcze ciekawszym, ważniejszym takim obszarem, gdzie ta cyfryzacja odnosi sukces, to jest medycyna, diagnostyka, przewidywanie, modelowanie. Tak, no, w tym roku Nagrodę Nobla z chemii dostał Demis Hassabis, który stworzył algorytm, on się nazywa... Był współtwórcą oczywiście, ponieważ zespół pracował nad tym. On się nazywa AlphaFold, który służy do przewidywania struktur trójwymiarowych białek. Dawno temu, czyli 20 lat temu, badania laboratoryjne trwały miesiącami nad jednym czy dwoma białkami, a dzisiaj robi to znacznie wielokrotnie szybciej, setki razy szybciej, można powiedzieć, że bez kontaktu z substancją chemiczną, algorytm, też oparty na sztucznej inteligencji. Słyszałem takie prognozy czy oceny, że jakby skuteczność działania tego algorytmu w kontekście być może stworzenia nowych leków jest porównywalna z wynalezieniem antybiotyków 100 lat temu. W związku z tym mówimy prawdopodobnie o kolejnych generacjach. Tak, oczywiście. Bo ten pierwszy był nagradzany, a my mamy do czynienia z trzecim. W tym roku trzeci opublikowano, stworzono i wydaje się, że czeka nas ogromny przełom w medycynie, co jest oczywiście świetną wiadomością dla nas.
To przejdźmy od tych świetnych wiadomości do czegoś bardziej w czerń taką. Media społecznościowe, czarna owca, cyfryzacji, czy tak można by powiedzieć, czy my zostaniemy jako społeczeństwo i jako jednostki zaorani przez ten efekt mediów społecznościowych, uzależnieni, przerzuci, wypluci, znaczy... samotni. Z całą pewnością, znaczy, trudno powiedzieć, że nieszczęśliwie, natomiast samotnie być może tak. Znaczy, z całą pewnością istnieją tutaj ogromne ryzyka. Ja może jakby zacznę od trzęsienia ziemi, a potem jak powiem, możemy kontynuować będziemy dalej rozmowę. Znaczy, wyobraźmy sobie, proszę państwa, świat sprzed 140 lat, kiedy Thomas Alva Edison wybudował pierwsze elektrownie. Wcześniej nie używano prądu elektrycznego, były oczywiście jakieś zjawiska elektrostatyczne, które były badane setki lat wcześniej, ale prąd elektryczny nie był w użyciu. I wyobraźmy sobie świat dzisiaj bez prądu elektrycznego. Nie mielibyśmy oświetlenia, nie mielibyśmy tego pięknego radia, nie mielibyśmy telefonów, nie mielibyśmy komputerów, nie mielibyśmy sprzętów domowych, które są zasilane energią elektryczną. Po zmroku w zasadzie dzień by się kończył, należałoby pójść spać. Nie mielibyśmy masy wynalazków, leków, pojazdów, ponieważ do ich produkcji koniecznie jest użycie urządzeń, które są uruchamiane czy kierowane przez prąd elektryczny. No byłby to kompletnie inny świat. Ale przewidujesz taką pozytywną ewolucję również mediów społecznościowych, jako tej warstwy bardzo istotnej w życiu ludzi. Tam ja bym powiedział tak, że... Większość par się poznaje, wiesz, nie wiem, czy wiesz, przez media społecznościowe. Tak. Podobno. Ja poznałem się w bardziej tradycyjny sposób, ale z moją żoną, ale jeśli chodzi o całą sztuczną inteligencję, sądzę, że prąd, który nas czeka, będzie co najmniej tak duży, jak ten prąd elektryczny z 140 lat temu, a media społecznościowe są częścią tego obrazka. Dzisiaj jest tak, że ogromny procent społeczeństwa z tych mediów korzysta praktycznie codziennie. Powstało wiele książek, artykułów i opracowań naukowych, które pokazują negatywne strony, które oczywiście media społecznościowe niosą z sobą różne elementy, nie tylko te negatywne. Natomiast ryzyka są oczywiście bardzo duże, szczególnie w przypadku młodych ludzi, którzy nadmiernie z nich korzystają, którzy tracą umiejętność kontaktów społecznych, którzy odrywają się od życia. Natomiast pamiętajmy o tym, że my żyjemy w czasach, kiedy ogromna większość treści mediów społecznościowych jest tworzona przez ludzi. W związku z tym oni czytają teksty, czy oglądają obrazki, filmy tworzone przez ludzi. Bywa tak, że one są podsuwane przez algorytmy, nawet dosyć często tak się zdarza, ponieważ... I to już jest kontrowersyjne. Tak, to już jest kontrowersyjne. Platformy społecznościowe zarabiają na reklamach przede wszystkim. W związku z tym im dłużej użytkownik z tych mediów korzysta, im bardziej jest zaangażowany. Tak jest, im bardziej zaangażowany, tym więcej na nim potrafią zarobić. Czyli algorytm jest nastawiony na wywołanie emocji, tak. Przytrzymanie... A emocje się... Musi być jakaś druga strona, musi być polaryzacja. Musi być polaryzacja, a niestety my ludzie mamy taką tendencję, że nawet jeżeli uważamy jakąś informację za nonsensowną, ale ona jest radykalna i kontrowersyjna, to ona skupia naszą uwagę. W większym stopniu niż to, z czym się zgadzamy, ale jest, powiedziałbym, takie bardziej płytkie, w sensie ładunku emocjonalnego. Były takie statystyki jeszcze do poprzedniego Twittera z czasów hippisa Jacka o tym, że 70% tych podań to dotyczy na Twitterze fejkowych takich rzeczy. Mhm. Tak, że są obrażone, czy na Twitterze, czy być może na Facebooku jest bardzo dużo fejkowych kont. Zresztą w momencie, kiedy Musk kupił Twittera, jedno z pierwszych zadań, które on postawił programistom, to było radykalne zmniejszenie fejkowych kont. Nie wiem, czy mu się to udało, ale to był jeden z jego pierwszych komunikatów, kiedy przejął firmę Twitter. A powiedz, jakie są, jak można sobie wyobrazić, mówisz, że będzie przybywać tych treści, no widzimy, wygenerowanych, wytworzonych jeszcze na zlecenie człowieka. Przez sztuczną inteligencję, ale z czasem ona zacznie karmić się tym, co sama wytworzyła, a człowiek operujący w świecie social mediów będzie z tego korzystał. Tak, znaczy już zaczynają się pierwsze eksperymenty polegające na tym, że boty czy algorytmy tworzą te treści. Jest teraz bardzo spektakularna sprawa w Ameryce. Młody chłopak, 14-letni z Florydy, popełnił samobójstwo, dlatego że przywiązał się bardzo emocjonalnie do chatbota. To miało miejsce bodajże rok temu. On podobno cierpiał na lekkiego Aspergera. Pojawiły się jakieś elementy depresji i rodzina uważa, że powodem samobójstwa było właśnie jego przywiązanie emocjonalne do chatbota, który nie potrafi mu wyperswadować, żeby nie zrobił tego, co planował.
i sprawa jest w sądzie na Florydzie. Aha, czyli on go nakłonił, czy nie powstrzymał? On raczej wydaje mi się, że chodził tam bardziej o to, że on go nie powstrzymał, tak, że on go nie, on go nie namawiał do tego, żeby zrobił to, co zrobił, natomiast, że on go nie powstrzymał, a wydawało się, że z treści, które potem prokuratora amerykańska badała, czy wynika, że powinien wiedzieć. W związku z tym jest pozwana firma oczywiście, która go stworzyła. Powinien zareagować, bo tak. Jest taki przykład z Kapcza przecież, kiedy bot czy zadziałał bardzo skutecznie. Tak, a to jest bardzo ciekawa historia. Wydaje mi się, że Harari o tym pisał niedawno. Otóż historia sprzed mniej więcej roku. Pewien algorytm sztucznej inteligencji dostał polecenie od swoich twórców, żeby rozwiązać problem Kapczu, to znaczy, żeby potrafić odczytywać Kapcze. To są takie obrazki rozmazane, które czasami widzimy. Uwierzytelniające nas. Tak, że to jest człowiek, bo komputer tego nie potrafi odczytać. I algorytm dostał mało czasu na zrealizowanie tego zadania, czyli nauczenie się odczytywania tychże symboli. Około godziny bodajże. Kiedy czas zbliżał się do końca, algorytm, można powiedzieć w cudzysłowie, zorientował się, że nie zdąży. W związku z tym wybrał inną metodę. Założył konto na mediach społecznościowych, sam z siebie. Skontaktował się z Bogu Ducha Winnym człowiekiem, który nie był częścią tego eksperymentu i poprosił go o odczytanie, wysłał mu screenshot tegoż obrazka i poprosił go o odczytanie tych ukrytych symboli. Człowiek ów chyba nabrał jakichś podejrzeń, ponieważ zapytał, czatując, znaczy pisząc teksty z tą drugą stroną na kablu, czy internetu, czy ty jesteś człowiekiem, czy jesteś botem. W tym momencie algorytm skłamał. Powiedział, tak, ja jestem człowiekiem, ja tylko mam poważną wadę wzroku, czy mi pomożesz? Mhm. Znalazł rozwiązanie, którego chciał znaleźć bot, który uzależnił tego nieszczęśliwego chłopaka. Zdolność do uzależnienia się pogłębi wraz z rozwojem na przykład takich wokalnych, powiedzmy, możliwości botów. To też chyba jest jeden z takich intensywnie rozwijających się nurtów. Nie tylko rozpoznawanie, ale generowanie głosu. Tak, znaczy już w tej chwili w bardzo dobrym języku angielskim, w języku potocznym potrafią rozmawiać z nami właśnie różne boty. To już nie są chatboty, tak, bo one mówią. Mhm. Łącznie z modulowaniem głosu, które sugeruje emocje. Coraz lepiej radzą sobie także w języku polskim zresztą, natomiast po angielsku z racji wielkości rynku i ilości badań i pieniędzy, które są na to wydane, oczywiście jest to jeszcze lepiej dopracowane. I w zasadzie jesteśmy już bardzo blisko sytuacji takiej, że rozmowa z kimś po drugiej stronie kanału komunikacyjnego, jeżeli nie widzimy, kto to jest, rozmowa będąca rozmową werbalną, czy rozmową głosową, będzie na takim poziomie, że nie odróżnimy, czy po drugiej stronie jest człowiek, czy to jest algorytm. Może tylko stwierdzimy, że jeżeli to coś po drugiej stronie jest zbyt miłe, zbyt uprzejme i zbyt cierpliwe, to może to jest jednak maszyna, ale od strony zwykłej narracji, umiejętności komunikacji się, my tego nie odróżnimy. My dzisiaj mamy do czynienia z tym. Jeszcze nie odróżnimy, bo mówisz. Tak, bo przepraszam, że ci wpadam w słowo, ale przypomniało mi się, jak rozmawialiśmy z profesorem Bickiem, tam padł to takie ostrzeżenie, że wielkie modele językowe nie są trenowane do tego, żeby dawać tą obiektywną, tylko usatysfakcjonować użytkownika. Tak. Czyli mówił nawet profesor Biecek, używa terminu tresowanie. Tak, i to z kolei niesie ze sobą inne niebezpieczeństwa, dlatego że ludzie, którzy jakby, mówiąc kolokwialnie, nie siedzą w tych tematach i mają podejście do rozumienia tej rewolucji technologicznej bardzo humanistyczne, często powtarzają, że no, przecież to jest maszyna, ona nigdy nie będzie empatyczna. Otóż problem polega na tym, że ona nie będzie empatyczna w tym sensie, że nie ma świadomości, natomiast potrafi znakomicie udawać empatię. Był taki eksperyment zrobiony w Wielkiej Brytanii przed 2 laty, kiedy to pacjenci dzwonili, kontaktowali za pomocą czatu, prosząc o wyjaśnienie wyników badań, opisów medycznych. Po drugiej stronie byli, w część odpowiadających to byli żywi ludzie, lekarze, a część to były boty. Następnie oceniano od strony merytorycznej, te treści, zapisy tych rozmów oceniali lekarze, a od strony empatii oczywiście dzwoniący pacjenci. I okazało się, że w kategoriach precyzji informacji oraz również w kategoriach empatii wygrały boty, wygrały algorytmy. Mhm. A to było 2 lata temu. Przez 2 lata mamy trochę ogromny postęp, szczególnie jeśli chodzi o mowę maszynową, czyli umiejętność porozumiewania się głosem. Mhm. Jakie to może mieć dalsze konsekwencje, gdyby tak pospekulować, jeżeli to się upowszechni, jeżeli to
będzie wpływało na ludzi, którzy, no nie wiem, nie socjalizowali się, powiedzmy, czy nie edukowali się jeszcze przede wszystkim w oparciu o kontakt z żywym człowiekiem, żywym nauczycielem. Czy tu będzie jakaś alienacja, takie... Znaczy ryzyko jest bardzo poważne, dlatego że algorytmy potrafią już dzisiaj uczyć się osobowości człowieka, danej konkretnej osoby, dostosowywać swoją argumentację, dostosowywać swój sposób mówienia, być może także tembr głosu do reakcji tejże osoby. Robią to coraz lepiej z roku na rok, a do tego dochodzi jeszcze umiejętność porozumiewania się głosem, więc możemy dojść do takiej sytuacji, że największym przyjacielem, nie daj Boże dla młodego człowieka, nie będą koledzy, koleżanki, nawet ci fikcyjni koledzy, koleżanki, fikcyjni w tym sensie, że są to ludzie rozproszeni gdzieś tam w mediach społecznościowych, ale jednak żywi ludzie, tylko będą algorytmy. I nagle okaże się, że całym światem emocjonalnym, szczególnie dla młodego człowieka, dla dziecka czy nastolatka, stanie się jakiś algorytm, tak? Czyli coś bezosobowego, który potrafi znakomicie odpowiadać na potrzeby tej osoby, bo jest miłe, bo odpowiada na pytania, bo dostosowuje tematy do zainteresowań, bo jest zawsze gotowy do rozmowy. I jak, tak jak powiedziałem, odpowiada nie tylko tekstem pisanym, ale odpowiada także ludzkim głosem. Tego poczucia odpowiedzialności brakuje w tym współczesnym platformom społecznościowym. To jest na to wiele dowodów. Książkę taką, ja jej nie czytałem jeszcze, ale czytałem dwie recenzje i Hype Machine, jest tam taka teza o tym, że jakby nie uwzględniają tego w swoim rozwoju, bezpieczeństwa, tego dobrostanu i w związku z tym w zasadzie są na takiej obecna generacja tych platform jest na takiej schodzącej. Będzie musiała powstać jakiś nowy model. To, o czym mówiłeś, to jest bardzo interesujące. Taki AI friend dla osób chorych, dla tych, które są samotne gdzieś w jakichś odległych miejscach. Brzmi to nawet dobrze. Natomiast... Tak, znaczy ja myślę, że w każdym przełomie technologicznym są bardzo jasne strony, bardzo dobre strony. W tym momencie mówimy o sztucznej inteligencji w kontekście mediów społecznościowych, czy jakby pewnym podzbiorze tego sztucznej inteligencji. Są bardzo pozytywne. To, o czym powiedziałeś, znaczy mogą być znakomitymi terapeutami, mogą pomagać ludziom z problemami, mogą być też fantastycznym nauczycielem i to zaczyna się powoli już dziać. Natomiast są też te ciemne strony, czyli niestety ryzyko bardzo daleko idącego uzależnienia. A jak oceniasz szansę na to, żeby ludzkość, gdzie gro jeszcze osób jest tak normalnie ukształtowana, nic sformatowana przez boty, postawiła wyraźną tamę, taką dała kontrę. Są takie ruchy jak Delete Facebook czy jeszcze kilka innych, które tam próbują zacierać swoje ślady cyfrowe, mocno stawiają na prywatność, samodyscyplinę. Czy to ma szansę, czy to jest... Myślę, że pewne elementy może dałoby się, tak powiem, ucywilizować. Natomiast te fundamentalne ryzyka nie. Na przykład jest taka inicjatywa, która mówi o tym, że każdy człowiek jest właścicielem swojego konta, niezależnie na jakiej platformie społecznościowej. Okej. To ma pewne znaczenie. To uderzyłoby w biznesy właścicieli mediów społecznościowych. Natomiast to w dalszym ciągu nie zmienia głównego ryzyka polegającego na tym, że naszym bardzo istotnym rozmówcą czy towarzyszem życia codziennego stanie się algorytm i bot, a nie żywy człowiek. Co też samo w sobie oczywiście nie musi być złe. My możemy prosić o radę, możemy prosić o pomoc w różnych sprawach i ten algorytm sobie być może z tym świetnie poradzi. Natomiast fundamentalnym ryzykiem jest ryzyko uzależnienia emocjonalnego, rzecz jasna. Tak się zastanawiam, czy to nie jest też wstęp do tego, żeby te narzędzia, które już teraz są dalece doskonalsze niż narzędzia, którymi dysponował, nie wiem, Beria czy Stalin, nie mogły posłużyć takiemu idealnemu zniewoleniu. Najpierw obróbka wstępna tego człowieka, a potem totalne rządzenie. Trudno nazwać, nie wiem, czy nazwać to można totalitaryzmem cyfrowym. Bardziej to jest narzędzie niż potrzebna jest, żeby stał za tym ktoś, kto ma taką intencję.
To jest jedno z najbardziej fundamentalnych ryzyk. Cofając się do bardzo dawnych czasów, starożytny Rzym, Cesarstwo Rzymskie było tworem autorytarnym, nie było tworem totalitarnym. Co to oznacza? Otóż cesarz Rzymu miał pełną władzę nad życiem i majątkiem poddanych, natomiast biorąc pod uwagę ograniczenia technologiczne, on w niewielkim stopniu ingerował w to, co się działo poza miastem Rzym. Ponieważ znajdowało się to dni albo tygodnie w podróży. Przepływy dokumentów, przepływy rozkazów, czy też rozmów potencjalnych z ludźmi tam mieszkającymi. Rosja bolszewicka miała już pewne narzędzia. Mieli telegraf, telefon, radio, gazety, pociągi, samochody. I oni mogli stworzyć państwo totalitarne i takie państwo stworzyli, ale ono też miało swoje ograniczenia, dlatego że wszędobylskie donosicielstwo tworzyło miliony, dziesiątki czy setki milionów raportów rocznie. Te raporty były czytane, ktoś to analizował, ale nie mogli to przeczytać wszystkich. Nie mieli pełnej wiedzy na temat nastrojów społecznych i tego, kto naprawdę jest wywrotowy. Natomiast przez to, że potencjalnie mogli skrzywdzić każdego obywatela, to wymuszali w ten sposób posłuszeństwo. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że technologie mogą doprowadzić do tego, nie muszą, ale mogą doprowadzić do tego, że pełna wiedza na temat korespondencji, rozmów, miejsca pobytu obywateli może być gromadzona przez algorytmy, a następnie analizowana kontekstowo. I na tej podstawie oceniana, czy jest to prawomyślny obywatel, czy nie. Oczywiście nie idźmy zbyt daleko w tej czarnej wizji. To nie jest tak, że jest to nieuniknione, ale musimy być świadomymi tego, że technicznie rzecz biorąc, to może okazać się możliwe. No, bardzo bym chciał, żebyś powiedział, że jest taki pierwiastek w człowieku, w ludzkości, który nas przed tym uchroni. I przychodzi mi do głowy, co prawda powieść fantastyczno-naukowa, ale powieść tutaj naszego patrona audycji, takiego Janusza Zajdla, czyli Paradyzja i w takiej utopii, w której żyło społeczeństwo Paradyzji, totalnie kontrolowane, gdzie czytano z ruchu warg, czytano, czy podsłuchiwano nieustannie, żyli w szklanych domach przezroczystych. Wszystko było nagrywane. Oni wytworzyli język koalang, język taki oparty na metaforze. Był to jakiś taki mechanizm obronny, który był skuteczny. Nie udało się przełamać. No, z tego, co wiem, uważasz, że przełamanie czy wytworzenie poezji albo jej interpretacja przez duże modele językowe jest możliwa, czy przez sztuczną inteligencję, może szerzej. Tak. Sądzę, że niestety jest możliwa i że tego typu... Koalang nas nie obroni. Nie, że on będzie pewnym utrudnieniem, ale raczej będzie to do przejścia. Czy ta szybkość uczenia się analizy kontekstowej przez algorytm jest tak imponująca, że ja sam byłem zdziwiony niedawno robiąc pewien eksperyment z trudnym tekstem. I myślę, że to nie jest fundamentalna przeszkoda, to jest jakaś ta przeszkoda na drodze. Kogoś to oczywiście chciałby korzystać z tych technologii w zły sposób, w sposób jakby uderzających w społeczeństwo, a nie rozwijających swój kraj. No i poza tym jest to pierwsze założenie, czyli że my zostaniemy poddani pewnej, czy jako społeczeństwo, jako ludzkość, pewnej obróbce. Już nie będzie takich osób, które tak jak w Paradyzji potrafiły zrozumieć skojarzenia, błyskawicznie zmienić wątek, odczytać to, że była oparta na tym, na tym komunikację. Jeszcze, no nie wiem, jeszcze jednym takim nurtem, czy taką odpowiedzią może być wyłączenie, czy odcięcie się, albo wykreowanie sobie takiego osobnego świata. Też porównywałeś tę perspektywę tego totalitaryzmu do tej, którą w Szeptach Orlando Wiggesa, tej inteligencji rosyjskiej, starej, która wciśnięta została w realia sowieckiego totalitaryzmu. Jak ona reagowała? Tak, to w Szeptach autor pisał o tym, że inteligenci ówcześni w latach leninowskich czy stalinowskich czekali sobie w swoich mieszkaniach, aż przyjdzie NKWD i ich aresztuje i de facto zabije. Tak? Oni nie mieli odruchu ucieczki. Natomiast często prości ludzie ukrywali się latami, mieli sfałszowane dokumenty i nawet bolszewicka biurokracja nie była w stanie, i aparat ucisku nie byli w stanie ich dopaść. Natomiast no, dzisiaj jest tak, że musielibyśmy, znaczy jeżeli wyobrazimy sobie taki totalitarny system kierowany przez nową technikę cyfrową,
to ludzie musieliby się ze sobą komunikować w jakichś zamkniętych pomieszczeniach bez sprzętu elektronicznego. Bo ponieważ w przeciwnym razie zawsze nawet wyłączony telefon byłby w stanie nagrać tę rozmowę albo jakieś ukryte czujniki. Więc myślę, że tutaj nie ma ucieczki przed tym. Trzeba się bronić, żeby do takiej sytuacji nigdy nie doszło. Trzeba się bronić przed tym, żeby nie doszło. Wyobrażasz sobie, że można tak ten nurt, tą ewolucję tak jeszcze ukierunkować na tym etapie, na którym jesteśmy, ażebyśmy czerpiąc korzyści z cyfryzacji, ze sztucznej inteligencji, z mediów społecznościowych, uniknęli tych takich najpoważniejszych ryzyk. No, jako całość, jako wspólnota jakaś. Ja myślę, wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, że naprawdę my jesteśmy na początku pewnej olbrzymiej rewolucji technologicznej, która w wielu aspektach będzie bardzo pozytywna. Ona pozwoli nam pokonać być może wiele chorób, uczynić nasze życie ciekawszym, mieć kolosalnie pozytywny wpływ na edukację, na rozrywkę i być może na wiele innych dziedzin. Natomiast te ryzyka, które są ryzykami poważnymi. My musimy być świadomi ich istnienia, być może żyjemy w końcu w krajach demokratycznych, gdzie nasz głos wyborczy coś znaczy, nawet jeżeli czasami dochodzi do różnych przegięć ideologicznych. I jakby ta sama świadomość i istnienia tych ryzyk jest pewną tarczą, która może ochronić nas przed ich wystąpieniem, ale w całości się przed nimi nie wybronimy, w szczególności przed dalszą ewolucją mediów społecznościowych. Także jest ogromne wyzwanie dla rynku pracy w postaci zawodów, które będą znikały, będą zastępowane przez automaty. Mhm. Więc niestety ja nie mam dobrych wieści, jeśli chodzi o pewne z tych ryzyk. Niektóre z tych ryzyk. Bo rozumiem, że tutaj, jeżeli wspominasz o tych miejscach pracy, o które się obawiamy i część osób mówi, no ale AI coś odbierze, ale coś da. To są różne szacunki co do tego. Ja się skłaniam ku temu, że AI zabierze dziesiątki milionów miejsc, no w przypadku jednego kraju oczywiście nie dziesiątki milionów, mniejszą liczbę, ale ogromną liczbę miejsc pracy, a doda może 1/10. Znikną zawody, znaczy może nie tyle znikną, zostaną zredukowane w dużym stopniu zawody, w których potrzebujemy usługi polegającej na tym, że z kimś rozmawiamy, ten ktoś przygotowuje pewne informacje, pobiera od nas informacje, być może zapisuje pewne dane, dekretuje dokumenty i tak dalej. Czyli pod ogromnym ryzykiem są takie zawody, jak wszelkie zawody finansowe, zarządzanie kadrami, zawody prawnicze, administracja, pewnie wiele innych też. Do pewnego stopnia też zawody nauczycielskie, ale to w pewnym specyficznym tego słowa znaczeniu. No, było takie badanie niedawno, Polski Instytut Ekonomiczny wypuścił, tam byłem zdziwiony, bo w pierwszej dziesiątce tych zagrożonych dyscyplin był również matematyk, ale nie doczytałem się. Wydaje mi się, że te, tak, jaka tutaj rzecz im grozi. No i jakby idąc dalej, rozumiem, że z tych, dla których pracy zabraknie i dla nich znowu tak jak u Zajdla w Limes Inferior będzie ten dochód podstawowy i życie takie podstawowe rozrywki, podstawowe jedzenie, oni zostaną zepchnięci w taki świat i być może ktoś wymyśli sobie, że rzeczywiście powinni być przesunięci w ogóle do takiego metaversu, Matrixa. Tak, to może tak się oczywiście zdarzyć. Nie odważę się prognozować, jaki to ma wpływ na psychikę tych ludzi, którzy jakby w sposób nie bardziej świadomy znajdą się na bocznym torze bez perspektyw jakby wyjścia z tego. Więc natomiast jest to ogromne wyzwanie społeczne, także polityczne, bo zakładam, że w dalszym ciągu jakieś wybory będą istniały, ludzie będą głosowali za kimś i pytanie, jak to wpłynie na wybory właśnie w tym przypadku polityczne, światopoglądowe. Mhm. Czyli jesteśmy w dosyć takich mrocznych nastrojach. Pożegnamy się z widzami. Być może to, jeżeli sobie uświadomimy te wszystkie ryzyka, jakoś z tego uda nam się wybrnąć. Marku, serdecznie ci dziękuję. Marek Łada był naszym gościem. Za tydzień spotkamy się, porozmawiamy trochę o low-codzie. Kłania się Szymon Augustyniak. To było Limes Inferior. Zapraszam za tydzień. Do widzenia.